szukając materiałów do badań w brytyjskim antykwariacie, zdobyłem tajemniczy szkicownik. Druk na podstawie rysunków podręcznych. To jest rodzaj papieru, który ulega samodestrukcji. Odkryliśmy niesamowitą historię jego właściciela i dowiedzieliśmy się, kim byli oficerowie brygady. Na wiosnę 1940 roku w ramach planu R4 alianci planują blokadę Norwegii i odcięcie Niemiec od krytycznych dostaw rudy żelaza. Plany te przechwytuje niemiecki wywiad, a Hitler decyduje się na ambitny i ryzykowny ruch – operację Weser-Ubung. Niemiecką inwazję na kraje skandynawskie może powstrzymać jedynie zdecydowana interwencja aliantów. Wyrusza specjalny korpus ekspedycyjny, w skład którego wchodzi polska brygada. W maju 1940 roku tutaj poprzez Hokvik, Beisfjord do Narwiku szli polscy żołnierze. Szli polscy żołnierze samodzielnej brygady strzelców podhalańskich po to, żeby wyzwolić Narwik. To byli w większości polscy górale z Podhala. Twardzi ludzie. Szli tutaj z gniewem, ale i z radością w sercu, bo mieli znów okazję zmierzyć się ze swoim znienawidzonym wrogiem, który zajął i zniszczył ich ojczyznę. Czy przytoczony cytat z przemówienia prezydenta jest prawdziwy? Czy żołnierze samodzielnej brygady strzelców podhalańskich faktycznie w większości byli góralami? Skąd pochodzili? Jacy byli naprawdę? Odpowiedzi na te pytania poszukam w pamiętnikach weteranów i w rodzinnych archiwach. W lutym 1940 roku, jako pierwsza, we Francji powstaje samodzielna brygada strzelców podhalańskich. Utworzono ją z batalionów wydzielonych ze składu tworzących się już dwóch dywizji. Struktura organizacyjna była wzorowana na francuskiej brygadzie wysokogórskiej. Dowódcą brygady został pułkownik Zygmunt Bohusz-Szyszko, posiadający doświadczenie bojowe z kampanii wrześniowej. Podobnie kadrę brygady obsadzono oficerami zawodowymi z Polski. Byli to najlepsi oficerowie, reprezentanci znakomitych polskich rodów, przedstawiciele inteligencji, wybitni inżynierowie, lekarze i dyplomaci. Większość kadry podoficerskiej oraz szeregowych stanowili poborowi z Francji. Byli to w większości żołnierze pochodzenia robotniczo-chłopskiego, często z drugiego pokolenia imigrantów, przybyłych do Francji po powstaniu styczniowym. Wielu z nich nie mówiło po polsku i uważało się bardziej za Francuzów niż Polaków. Początkowo odnosili się nieufnie do kadry zawodowej z kraju. Nieco mniejszą grupę szeregowych stanowili uchodźcy wrześniowi oraz przedstawiciele Polonii francuskiej, belgijskiej i holenderskiej. Ci zgłaszali się do służby jako ochotnicy, kierując się patriotyzmem. Najmniej liczną grupę stanowili tzw. Czerwoni Polacy, żołnierze Brygady Międzynarodowej imienia Jarosława Dąbrowskiego. Brali oni udział w wojnie domowej w Hiszpanii po stronie wojsk republikańskich. Ze względów ideologicznych ochotniczo zgłaszali się do walki z faszyzmem. Ich dwuletnie wojenne doświadczenie sprawiło, iż to właśnie oni stanowili bojową elitę brygady. Nazwa brygady nawiązywała do pięknej tradycji polskich przedwojennych pułków podhalańskich. Znakiem rozpoznawczym stały się długie sukienne peleryny. Wkrótce zaczęto stosować góralską gwarę. Dowódców nazywano bacami, strzelców juchasami itd. Podhalański duch udzielił się całej jednostce. Dzięki analizie opublikowanych wspomnień weteranów dowiedzieliśmy się, z jakich środowisk pochodzili. Z literatury i zachowanych fotografii wiemy też, jak byli umundurowani. W
W swojej kolekcji artefaktów posiadam zbiór oryginalnych elementów umundurowania, charakterystycznych dla żołnierzy samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Umundurowanie garnizonowe strzelca samodzielnej brygady strzelców podhalańskich w zasadzie nie wyróżniało się niczym od umundurowania innych polskich jednostek, ani od umundurowania jednostek francuskich, które powstawały wtedy na terenie Francji w 1940 roku, poza dwiema rzeczami. Ikona samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, tak jak i przedwojennych podhalańczyków oraz obecnych wojsk podhalańskich, peleryna i beret francuskiej artylerii fortecznej. Francuska peleryna sukienna, model z 1935 roku, była wykonana w całości z grubej wełny. Tak, ona miała izolować żołnierza przed zimnem. Była przeznaczona specjalnie dla francuskich żołnierzy obsadzających umocnienia linii Maginota. Dość obszerna, pod nią można było założyć jeszcze gruby barani kożuch lub grube swetry. Tak, zapinana na wypukłe guziki z taką lnianą podszewką, na którą znajdowały się pieczątki z datą. Ten konkretny egzemplarz posiada guziki z polskim orłem, tak zwanym halerowskim. Guziki wyprodukowane we Francji jeszcze dla Błękitnej Armii generała Halera pod koniec I wojny światowej. Nie wiem, czy istniała faktycznie praktyka przyozdabiania tych peleryn przez Polaków polskimi guzikami, a może to jest po prostu fantazja jakiegoś kolekcjonera. Niemniej w takim stanie ten egzemplarz nabyłem i tak to wygląda. Francuski beret koloru brązowego, model 1934. Była to duma każdego żołnierza artylerii fortecznej francuskiej. Te berety podkreślały elitarność tejże jednostki, zatem tak samo podkreślały elitarność samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Beret wykonany z jednego kawałka filcu, były rozmiary pomiędzy 24 a 30 cm. Beret posiada podszewkę lnianą, na niej pieczątki z datą i z producentem. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z stycznia 1940 roku, a więc tuż przed sformowaniem się Brygady Strzelców Podhalańskich. Oczywiście Francuzi nosili swoje emblematy na tych beretach, a Polacy umieszczali na nich emblemat orła. Stosowano kilka ich rodzajów, zwłaszcza wśród oficerów istniała bardzo duża dowolność, natomiast należy stwierdzić, że znakomita większość to były to orły haftowane maszynowo białą nicią na sukiennych podkładkach khaki, posiadające tarczę amazonek lub bez tarczy dla większości podoficerów i szeregowych. Oczywiście zdarzały się też wyjątki. Były też stosowane orły starszego typu. Orły typu halerowskiego, haftowane białą nicią na okrągłych czerwonych podkładkach oraz jeszcze starsze, tak zwane orły aplikowane, tworzone przez samych żołnierzy w obozie Camp de Cotquinang. Nie było nic innego, wycinali po prostu taki niezbyt doskonały wizerunek orła i naszywali go po prostu na czerwoną sukienną podkładkę. Sporadycznie te orły widać na materiale ikonograficznym samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Niemniej należy podkreślić, że w 99% przypadków te orły były to właśnie tego rodzaju haftowane orły na podkładce khaki, te orły robione we Francji. Później kontynuowano podobną produkcję na terenie Wielkiej Brytanii, jednak tamte orły właśnie różnią się brakiem tej czarnej podkładki. Udało się nawiązać kontakt z jednym z żyjących potomków żołnierza z samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, sierżanta Jana Wojciechowskiego. Udało się uzyskać kopię jego przebiegu kariery wojskowej, a także reprodukcję ze zdjęć z rodzinnego albumu. Analizując przebieg jego służby, widzimy, że po szkoleniu w szkole podoficerskiej w Camp de Cotquinang został wcielony do samodzielnej brygady strzelców podhalańskich w lutym. Najprawdopodobniej służył w plutonie CKM. Na pewno był to drugi
batalion strzelców podhalańskich. Widzimy też wpisy dotyczące jego czynnego udziału w kampanii norweskiej w bitwie o Ankenes i Narvik od 20 kwietnia do 15 czerwca 1940 roku. Następnie ewakuowany do Szkocji i kariera w pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. A więc mamy tutaj zbiór pamiątek po Podhalańczyku, który uczestniczył w bitwie o Narvik. Bardzo ciekawe są fotografie. Już dwie pierwsze z nich dają nam pewne przełomowe informacje. Otóż w literaturze mówi się, że Podhalańczycy nie otrzymali wyszkolenia narciarskiego i nie posiadali narciarskiego sprzętu. Natomiast tutaj, proszę bardzo, mamy żołnierzy drugiego batalionu, którzy prowadzą trening na nartach. Można by oczywiście przyjąć tezę, że jest to już po kampanii norweskiej, jest to zima w Szkocji z 1940 na 1941 rok. Natomiast wiele szczegółów na tych fotografiach sugeruje, że jest to z całą pewnością luty w Brytanii w 1940 roku, a wskazują na to przede wszystkim francuskie mundury, które widzimy. Francuski sweter, spodnie tak zwane pumpy z owijaczami, białe skarpetki wywinięte na wierzch, a także uzbrojenie, karabiny francuskie. Nie są to na pewno brytyjskie karabiny Lee Enfield, które, jeżeli to była zima w Szkocji 1940 roku, ci żołnierze powinni już posiadać, zostali przemundurowani i przezbrojeni już na jesieni. W związku z tym jest to trening narciarski we Francji. Widzimy, nie ma tutaj stoków, teren jest równinny, więc najprawdopodobniej jest to Bretania. Mokry śnieg właśnie wskazuje na końcówkę zimy. Można by spekulować, że żołnierze są na urlopie i po prostu uprawiają sobie sporty zimowe podczas urlopu, ale wówczas na pewno nie wypuszczono by ich z jednostki z karabinami. Więc mamy tutaj jakąś formę narciarskiego treningu przeprowadzonego przez samodzielną brygadę strzelców podhalańskich drugiej kompanii. My name is Michael Winters. My father was Jan Wojciechowski. He, for whatever reason, he changed his name to Winters prior to before I was born. I think probably because in the United Kingdom at that time, after the war, there was many people were not in favor of the Polish people staying. So he probably changed it to feel a wee bit more inclusive. My father was born in Holten in Germany in 1917. His parents were Polish. He stayed in Germany, I think, probably for about his first 7 or 8 years of his life before moving, the family moved to Lens in Pas-de-Calais in northern France. At some stage, and I don't have the actual details of that, his mother and father went back to Poland, but my father stayed with his cousins in France. And he stayed there until the war. His medical fit for service on the 27th of September 1939 as part of the NCO school in Brittany. 22nd November 1939 until the 18th of February, it was in the 2nd Grenadier Regiment of the Highland Brigade 2nd Battalion. On 10th April 1940, he was sworn into the Independent Highland Rifle Brigade and saw service at Narvik from 20th April until 15th of June. No, my father didn't talk very much about the war at all, although he took us back to Narvik in 1966. We sailed from some port in Norway over to the Lofoten Islands. And I was aware at that time that my father became very thoughtful. And obviously that trip had great effect on him. We stayed a couple of days in the Lofotens and then moved another ferry over to Narvik.
again, all he could do, he was pointing out the various wrecks in the fjord and the actions that were taken, the details. I'm sorry, I cannot remember fine details. But what I do know, that the Norwegian people were very grateful towards the Polish troops, the veterans. We went to a guest house to try and get lodgings, and obviously my father was speaking English to them at that time, or perhaps broken Norwegian, because my father was picked up languages very, very quickly. The lady in the guest house explained that she had no room. By then, my father explained that he was a Polish veteran from the campaign, and that made a great impact on the lady, and she made room for us in her own quarters. Wow. I think they were very grateful to the Polish people, but not so grateful to the British Army. Although he took me first to France in 1958 to visit his family, and then on to Normandy to following various battlefields. I think his service at Narvik meant more to him than his service back in France. Do you have still any memorabilia of your father? Can you show us? I only have the tunic, unfortunately. I don't have the beret. Mm-hmm. Can you see it? Yes. Can you show the badge and the lanyard, please? Oh yeah, great. You so know that? Yeah. This is the badge and the lanyard with the Norwegian shield. Yeah. Can you see that? Yes. Yes. Wonderful. Also, there is a parachute badge under the collar. Am I right? There's a parachute badge there. Yes. Yes. That is a big mystery, unfortunately, because I can find no information as to how he earned that parachute badge. It is not listed in the Parabrigade nor in the Silent Unseen. 1st April 1943, he was detached to a British unit in London. And the order came from the Ministry of National, the Polish Ministry of National Defence. The Robert, who translated the records, could not understand how this order had come from the Ministry of Defence and not from his field unit. However, when he went through the other papers, he noticed that there was an application for promotion to Lance Sergeant from the 1st of April, and detailing a special unit team leaders course. I can find no information at all what that course was about. Everywhere I've tried, it's a shut door. Żołnierz samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, jeden z 5000, sierżant Jan Wojciechowski, syn polskich emigrantów, który przeszedł cały szlak z Wojskiem Polskim od Narwiku przez Falaes aż po Bredę. Mówił po polsku, po niemiecku, po francusku i po angielsku. Posiadał niezwykłe kwalifikacje i własne tajemnice, które do dziś pozostają zagadką. Zawieszenie broni w Finlandii dawało szansę brygadzie na gruntowne wyszkolenie. Postanowiono wysłać podhalańczyków w rejon Grenoble, znanej jako stolica Alp, ale wniosek ten utknął w szufladach polskich i francuskich biurokratów. Mimo to szkolenie prowadzono w improwizowanych warunkach. W tym czasie w ramach planu R4 alianci planują pokojowe zajęcie Norwegii i Szwecji poprzez wysłanie tam sił lądowych, a także rozstawienie zagród minowych, aby utrudnić działania niemieckiej żegludze morskiej. O planach dowiaduje się wywiad niemiecki. Kolaborujący z nim norwescy oficerowie z partii Kislinga zapewniają, że armia norweska nie będzie stawiać oporu. W samo południe, dnia 8 kwietnia, w spokojne miasteczko Lillesand na południu Norwegii niespodziewanie uderza silny podmuch. Od detonacji drżą szyby w oknach. To wchodzący w skład alianckiej floty okręt podwodny ORP Orzeł pod dowództwem kapitana Jana Grudzińskiego zatopił dwiema torpedami niemiecki frachtowiec Rio de Janeiro, który mimo ostrzeżeń nie odpowiedział na wezwanie. Na powierzchni dryfuje cała masa trupów w szaro-zielonych mundurach niemieckiej piechoty.
dla kapitana Grudzińskiego oraz obrony wybrzeża z Lillesand, jasnym staje się, że oto III Rzesza rozpoczyna właśnie inwazję na neutralną Norwegię. Jednakże zarówno brytyjska admiralicja, jak i władze norweskie nie uwierzyły w te alarmujące doniesienia. Rankiem kolejnego dnia jest już za późno. Wyprzedzając działania aliantów, jednostki niemieckie pod dowództwem wiceadmirała Litiensa rozpoczynają operację Weserübung, wysadzając pierwsze desanty w portach Norwegii. Dywizje piechoty generała von Falkenhorsta szybko opanowują nadbrzeżne twierdze. Dywizja górska generała Edwarda Dietla bez walki zajmuje Narvik. Dodatkowo jednostki spadochronowe generała Kaupisza wykonują desant z powietrza, paraliżując główne lotniska. W tym samym czasie Niemcy wkraczają do Danii, która natychmiast kapituluje. Norwegowie próbują w pośpiechu postawić w stan gotowości własne siły zbrojne, ale pomimo waleczności nie mają najmniejszych szans. Król Håkon VII wraz z całym rządem ewakuuje się w głąb kraju, wzywając naród do zbrojnego oporu i zwracając się do zachodnich mocarstw o pomoc. W dzień po ataku niemieckich sił na Danię i Norwegię, na łąkach Molestrua zebrano całą brygadę podhalańską. W obecności prezydenta Raczkiewicza oraz francuskich i brytyjskich oficjeli, przed nieruchomym frontem batalionów i kompanii, pułkownik Bohuszczyszko odebrał z rąk naczelnego wodza biało-amarantowy sztandar i złożył przysięgę na jego barwy. W wystąpieniu generał Sikorski informuje: spotyka was wielki zaszczyt, będziecie pierwszą jednostką, która pójdzie bić Niemców. Jedziecie do Norwegii. Wbrew dyscyplinie i regulaminowi, z gardeł 5000 żołnierzy rozlega się potężny okrzyk radości. Równo w 2 tygodnie później, awansowany na generała brygady Zygmunt Bohuszczyszko i jego samodzielna brygada strzelców podhalańskich na pokładach 3 francuskich statków wyruszają w morze. Tak rozpoczyna się ich arktyczna epopeja. W ten sposób żołnierze samodzielnej brygady strzelców podhalańskich wyruszyli za koło polarne na pomoc walczącej Norwegii. Byli wśród nich ludzie z różnych środowisk, o różnym światopoglądzie. Żołnierze z kraju, ochotnicy z Polonii, komunistyczni rewolucjoniści, a przede wszystkim emigranci z Francji, tacy jak sierżant Jan Wojciechowski. Wszystkich ich zjednoczył jeden cel – walka z nazistowskim reżimem, w której stawką nie była już tylko niepodległość Polski, ale przyszłość całej Europy. Magazyny w muzeach zawierają setki tysięcy artefaktów, które nigdy nie ujrzą światła dziennego. Gdyby trafiły one najpierw do nas, ucieszyłyby oczy wszystkich widzów tego kanału. Jeśli chcesz przekazać nam swoje pamiątki, dane kontaktowe znajdziesz pod tym filmem, a my z chęcią kiedyś opowiemy ich historię.